Jesteśmy po odbytej naradzie przedkontrolnej w kontroli postępowania z odpadami medycznymi. Wykorzystujemy uprawnienia, jakie daje nam ustawa o NIK i zlecamy przeprowadzenie kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska, która przeprowadzi kontrolę w spalarniach zakaźnych odpadów medycznych. Celem tej kontroli jest ocena funkcjonowania systemu unieszkodliwiania odpadów medycznych. Prawidłowa gospodarka odpadami medycznymi ma bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa epidemiologicznego, nie tylko pacjenta, ale nie możemy zapomnieć również o pracownikach. Postępowanie prawidłowe z odpadami zakaźnymi to jest na pewno element krytyczny dla właśnie tego bezpieczeństwa epidemiologicznego szpitala. Dlatego bardzo ważne tutaj jest odpowiednie postępowanie, szkolenie pracowników, stworzenie odpowiednich procedur medycznych. Niezależnie od tego, czy w szpitalu te procedury są, zdarzają się sytuacje, gdzie ze szpitala odbierane są, transportowane są odpady i wywożone zupełnie gdzie indziej niż tam, gdzie nakazują przepisy. Czyli mogą one być unieszkodliwiane w spalarniach typu komunalnego, a nie w specjalnych spalarniach typu dla odpadów medycznych niebezpiecznych. Klasyfikacja odpadów jest bardzo istotna, ponieważ koszt unieszkodliwienia odpadów zakaźnych jest pięciokrotnie wyższy aniżeli komunalnych. Trudno powiedzieć, czy magazynowanie nielegalne stanowi zagrożenie dla środowiska czy dla człowieka, no ale pamiętajmy o tym, że zwierzęta mogą po prostu roznosić te odpady medyczne, zakaźne po terenie. W analizie przedkontrolnej stwierdziliśmy, że odpady medyczne stanowią bardzo istotny problem właśnie w podmiotach leczniczych. Ogółem będzie kontrolowanych 18 podmiotów, z czego 12 to są podmioty lecznicze, w tym konkretnym przypadku szpitale, oraz 6 stacji powiatowych, stacji sanitarno-epidemiologicznych.